Event duchowego rozkwitu eventem. Robimy misje, zdobywamy nagrody i rozmawiamy sobie z duchami w świecie duchowym w Ajonii. Analizując wstępnie historię owych duchów, samą konstrukcję eventu oraz informacje, które aktualnie są dostępne o całym wydarzeniu, doszedłem do pewnego całkiem ciekawego i nie ukrywam dość przerażającego wniosku. Witajcie moi drodzy, ja jestem spiskowym marnikiem, a dziś porozmawiamy o teorii, w której Ajonia zostaje opanowana przez nikogo innego jak demony. Do tego ten materiał chciałbym dedykować kolejnemu naczelnemu wspierającemu ten kanał. Pedro, bardzo ci dziękuję i serdecznie cię pozdrawiam. Na wstępie warto przypomnieć i w zasadzie powiedzieć, że nawet bez przedstawienia jeszcze jakichkolwiek faktów i informacji, sama koncepcja jest niezwykle ciekawa, bo aktualnie Riot Games nieco zmienia obraz postrzegania przez nas niektórych regionów Runeterry. Chociażby szlachetna i wydawać by się mogło piękna w swoich tradycjach Demacja jest w stanie otwartego konfliktu ze swoimi obywatelami pającymi się magią, na których czele stoi Sylas. I ci obywatele, ci magowie są, że tak powiem, taką bardzo uciśnioną grupą w Demacji i bardzo mocno prześladowaną. Freljord z kolei jest również pogrążony wewnątrz własnego konfliktu trzech wielkich odłamów, trzech wielkich skupisk plemion, a do tego po reworku Volibera wiemy, że chce on przywrócić mroźną krainę do dawnej, pierwotnej postaci. No i wreszcie Noxus po raz kolejny najeżdża na bogu ducha winną Ajonię. Po raz drugi oczywiście. I tak, aktualnie mamy event, więc sporo materiałów właśnie mocno związanych z Ajonią na kanale się pojawia. Ci, którzy nie lubią Ajonii, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. To jednak nie da się nie zauważyć faktu, że jakby sam event jest mocno związany z fabułą Ligi, z fabułą Ajonii, a że ja fabułę uwielbiam, myślę, że wy też lubicie moje rozkminy, czy opowiadania, czy czegokolwiek nie robię związanego z Lore League Legend, to myślę, że wam to mimo wszystko jednak tam chociaż minimalnie pasuje. W każdym razie, tak wracając, bo trochę się zakręciłem, przypomnę tylko, że skórki Spirit Blossom są kanoniczne. Są one na zasadzie takiej reprezentacji wierzeń, czy nawet można by użyć tutaj słowa folkloru, jednak jak samo zostało powiedziane przy cinematiku Ścieżka, każda legenda ma w sobie ziarenko prawdy. I wydarzenie duchowego rozkwitu, choć rozkwit kojarzy nam się raczej z czymś pozytywnym, może mieć drugie dno. Gdy wyszedł Fiddlesticks, a raczej wyszedł jego rework, myślę, że chociażby oglądając cinematic, część z was serio poczuła pewne ciary. No ja poczułem. Czy nawet się przestraszyła. Wiecie, jak ktoś na przykład oglądał w nocy, bo pod tym kątem ten zwiastun był całkiem mroczny. I bohater po pierwsze jest demonem, do tego najstarszym znanym demonem na Runeterze. To co jest niezwykle ważne, z tego co wiem, osoba odpowiedzialna za Fiddlesticksa pod kątem fabularnym jest również odpowiedzialna za fabularne kwestie eventu Spirit Blossom. Stąd nawiązanie do demonów. Ale w zasadzie skąd w ogóle mowa jest tutaj o demonach? Przecież dotychczas nie było ich w Ajonii. Ano cóż, w nowej serii skórek właśnie Spirit Blossom, która niby jest, a niby nie jest nowym uniwersum w lidze, bardziej to takie, no nie wiem czy wyimaginowane to dobre słowo, ale takie wyimaginowane uniwersum folkloru Ajonii. Takich wierzeń po prostu. Sam już nie wiem do końca jak to nazywać i określać, dlatego to zostawmy. To w tych skinach mamy podział na dwie grupy. Akana i Kanmei. I jak możemy wyczytać? Festiwal duchowego rozkwitu jest starożytnym i świętowanym czasem w Ajonii, gdzie drzwi do świata duchowego zostają otwarte, zmarli wracają do swoich ukochanych, a wszelkiego rodzaju duchy odwracają wzrok na żyjących. Od życzliwych Kanmei po obsesyjnych Akana. Ich historie powtarzają się cały czas, jak cienie na papierowej latarni.
I tutaj nieco skrócę drogę, to Akana, choć nie do końca jeszcze, ale o tym powiem wam zaraz, wydaje mi się, że są to właśnie demony, ale nie demony takie jak Fiddle czy Tamkench. Są to słabsze demony, jak to jest ładnie określone, Minor albo chyba Lesser Demons, tak to było napisane w angielskiej wersji. W każdym razie, wracając do Fiddla, przy jego wyjściu pojawiła się taka oto, może nie mapa, ale fragment, jakiś schemat z jakiejś książki, powiązany z ezoterycznymi wierzeniami, który został odkryty po szturmie na noksjańską fortecę w Faelorze. Faelor znajduje się w Aionii, znaczy okej, nie do końca znajduje się w Aionii, znajduje się na archipelagu wysp ajoniańskich, ale samo Faelor, jak i wyspa, na której się znajduje, zostały podbite przez Noxus. I jeżeli lubicie Syndrę, to na pewno kojarzycie, że właśnie pod Faelor duch Aionii ją uwięził. Ciekawe, czy miała powiązanie z owym skrawkiem papieru. Choć niestety autor i pochodzenie tego pergaminu, może tak to ładnie powiedzmy, są nieznane. Zatem, dlaczego ta kartka jest taka ważna? No, jest tutaj bardzo prosta odpowiedź. Mamy tutaj wyszczególnione różne demony, na przykład demonem strachu uplasowanym najwyżej wydaje się Fiddlestix, prawda? Choć to tutaj może oznaczać jeszcze jakiegoś wyższego demona. W każdym razie, chociażby demonem sekretów jest Raum. I to dało się wywnioskować z owej kartki papieru albo pergaminu, nieważne już wcześniej, co pozostawało tajemnicą, to owy napis na dole, wskazujący na 9 demonów, 9 pomniejszych, słabszych demonów. I teraz już wiemy, że Akana, bądź jak można wyczytać, Azakana, są na pewno w jakiś sposób ze sobą powiązane. No nie powiem, zrobiło się demonicznie. Zatem bohaterowie na skinach Spirit Blossom nie przedstawiają tylko pomocnych duchów Kanmei, ale również pomniejsze demony Akana, a przynajmniej tak się wydaje, choć nie do końca, ale tak jak mówię o tym zaraz, bo nie chcę wam wszystkiego pomieszać. Również, co jest niezwykle ciekawe pod tym kątem, w jednym z artykułów od Riotu, którego autorką jest scenarzystka Erika Haas o riotowym niku Riot Kashmir, mamy kilka ciekawych kwestii. Pierwsza to wyjaśnienie, czym są w ogóle Azakana. Tak, nie Akana, ale Azakana. W każdym razie, Azakana to rodzaj pomniejszych, pasożytniczych demonów. Nie są pełnymi demonami jak Evelyn czy Fiddlestix. Żerują na obawach lub pragnieniach jednej osoby lub duszy, co jest ważne, duszy, i wchłaniają negatywne emocje, dopóki nie zabiją gospodarza. Potem stają się pełnymi demonami lub przenoszą się na kolejnego gospodarza, który ma, jakby to powiedzieć, bogatszy aromat. I jak zapewne słusznie zresztą zauważyliście, Akana i Azakana to nie to samo, ale również Azakana to po prostu Akana z przedrostkiem AZ. Domyślam się, że może tutaj chodzić o to, że jako iż skórki są przypisane do odłamu Akana, samo Akana nie określa bycia demonem, ale wydaje mi się, że jest tutaj jakieś po prostu powiązanie z nimi. Bo na przykład taki Thresh jest tutaj przedstawiony jako demon obsesji, a z kolei Vayne demonem nie wydaje się być, a ściga ona bez końca demona bólu. Zatem idąc dalej. W tym roku Festiwal Duchowego Rozkwitu jest szczególny. Dopiero co skończyła się wojna z Noxusem i pola bitew wciąż nie są jeszcze właściwie uprzątnięte. Polegli nie zostali odpowiednio pochowani, dlatego w całej Aionii jest coraz więcej Azakana. To jakby przerażające drugie dno całego festiwalu. Azakana są coraz liczniejsze i może dojść do tego, że wkrótce cała Aionia zapełni się demonami. Nikt poza zakonem Kinku z nimi nie walczy. Oby jednak ktoś taki się pojawił. Ja nie wiem, ale mi się wydaje, że może się ktoś taki rzeczywiście pojawić. Bo tutaj robi się naprawdę interesująco i jeszcze bardziej demonicznie.
Wiemy, że owych demonów określanych jako Azakana jest coraz więcej, co oznacza, że stanowią oni coraz większe zagrożenie w Ajonii. Chciałbym przypomnieć, że demon to nie taki pierwszy lepszy żołnierz z toporem, tylko naprawdę dość potężny byt. Zakon Kinku nie jest aktualnie w swoim najlepszym okresie, co sprzyja demonom, gdyż było wspomniane, że to właśnie tylko zakon Kinku z nimi w jakikolwiek sposób walczy. Do tego wiemy, że jest to odniesienie do wydarzeń po Awaken, a w zasadzie po części z Ajonią, gdzie prezentowany jest Noxus kontra Ajonia. Tworzy się tutaj ciekawa dziura, ciekawa luka, w sensie z tego co kojarzę nie było wcześniej wspomnienia, co się w zasadzie po tej scenie z Awaken działo, a nie chce mi się wierzyć, że najazd Noxian trwał 5 minut, w każdym razie takich dziur było wiele i Riot powoli je zapełniał. Tak zauważyłem, że Riot lubi rzucić coś co było na początku i na końcu, a potem to fajnie fabularnie wypełniać. Oczywiście tutaj jeszcze dopowiem, że mówiąc luka, mam na myśli to, że nie wiemy w zasadzie co dokładnie z tymi wydarzeniami po Awaken się działo, bo tam kilka opowiadań z tego co pamiętam było, co tam się działo z różnymi bohaterami, ale nie wiemy co się stało bezpośrednio z, albo bardziej bezpośrednio po tej scenie z Awaken. Wracając, co jest bardzo ważne, samo działanie, sama natura Azakana nie kojarzy wam się z czymś albo kimś? No oczywiście, że tak, bo mi też od razu skojarzyło się to z dwukatannym, domniemanym nowym bohaterem, bratem Yasuo, Yonem. Mężczyzna w świecie duchowym, co jest ważne, mężczyzna, znaczy wiemy, że Azakana mogli nie tylko jakby opętać mężczyznę, ale również ducha, co jest pod tym kątem ciekawe, bo wiemy, że Yon w lore po prostu zginął. I właśnie wracając, mężczyzna w świecie duchowym, który został opanowany przez demona, wydaje się być całkiem fajnym konceptem. Nawet dusza taka opętana, nie? I tak, jest to w zasadzie kolejna teoria, gdyż nadal, pomimo wszystkich przecieków, nie wiemy w jaki sposób Yon miałby wrócić do życia. Że jego dusza została opanowana przez takiego pomniejszego demona, dzięki któremu bohater wrócił. Wydaje mi się, że byłoby to całkiem spoko. Jest jeszcze inna teoria, że bohater będzie taki dwubiegunowy jak Kane czy Varus, w sensie będzie tutaj motyw walki wewnętrznej demona oraz duszy Yona. Jak fantastycznym rozwiązaniem byłoby takie, w którym ten tutaj dwukatanny Yon z ciężkim demonicznym wyglądem w rzeczywistości okazałby się łowcą demonów Azakana i jakby takim sojusznikiem Kinku w walce z nimi i rzeczywiście okazałoby się, że nie został opanowany przez demona. Z kolei jeszcze inną teorią byłaby taka, w której raz jakby władzę nad ciałem przejmował Yon, a raz demon. Co też pasowałoby do kwestii omawianych w roadmapie, gdzie wydawałoby się, że Yon mimo wszystko albo kimkolwiek będzie ten duch opanowany przez demona lub nieopanowany przez demona, wydaje się, że jakby wiedział co się dzieje, że on stał obok i widział swoje ciało. Jednakże, wracając do samej Ajonii, wiemy, że event jest bardzo mocno związany z lore, to już mówiłem. Ajonia jest dość spokojną krainą, ludzie żyli w harmonii i tak dalej. Jestem niezwykle ciekawy, czy Riot po zakończeniu eventu zdecyduje się na jakiś radykalny krok fabularny w stylu walki Ajonii z demonami, które próbują opanować duchową krainę. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie brzmi to po prostu przefantastycznie, ale ja po prostu uwielbiam mroczne klimaty, dlatego cieszyłem się jak dziecko, gdy wychodził Mordekaiser i cieszę się jak patrzę na tego, no jeszcze nie wiemy, ale no wszystko na to wskazuje, że to Yon. Z racji tego, że Ajonia to bardzo silna magicznie kraina, demony mogą chcieć robić tam różne rzeczy. Mogą chcieć opanować region dla siebie, mogą chcieć wykorzystywać energię magiczną do swoich własnych, indywidualnych celów, czy mogą chcieć czegokolwiek by taki demon w zasadzie chciał. No nie wiem, nie jestem demonem, to nie wiem. Mogą chcieć na przykład jeszcze przywołać jakiegoś swojego przepotężnego zwierzchnika, jakiegoś pana czy coś podobnego. W sumie wcale bym się nie zdziwił, bo w uniwersum Coven Sabbat Czarownic na czele z Morganą korzysta przecież z mocy pradawnych bóstw, a bóstwo Morgany wcale nie brzmi milutko i przyjaźnie. Awaken. Tis I, my sovereign.
A warto tutaj powiedzieć, że były takie sytuacje, że w innych światach, w innych uniwersach Ligi Legend, na przykład, nie wiem, Projekt czy Hainun, albo bardziej Hainun Gothic, bo tak to się nazywa, były takie małe spoilery odnośnie tego, co w lidze się rzeczywiście ma wydarzyć. Bo chociażby wcześniej poznaliśmy prawdziwą tożsamość, albo imię i nazwisko, jeżeli dobrze pamiętam, Twisted Fate'a właśnie w uniwersum Hainun Gothic i do tego jeszcze w uniwersum Projekt, już nawiązując do Jona, wiemy, że w tym uniwersum Jon nie zginął, a jest gdzieś przetrzymywany. Tak tutaj w świecie Coven, demony? Czemu nie? W każdym razie chciałem was zapytać, czy według was takie nawet nie opanowanie, ale sam motyw po najeździe Noxusu, w którym Aionia, straciwszy harmonię, zaczyna walkę właśnie z demonami, czy taki koncept wam by się podobał? Wszak odwrócenie życia w harmonii świata duchowego i rzeczywistego w Aionii kojarzy mi się z takim odwróceniem harmonii życia w Demacji. Czekam, co na ten temat myślicie, jakby wam się to podobało. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie teoria, także traktujcie ją z pewnym przymrużeniem oka. Czekam, co na ten temat myślicie i napiszcie koniecznie. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!